15. Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zbliżają się wielkimi krokami. Jednym z reprezentantów Polski został Radosław Łaguniak, uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku, specjalizuje się w bowlingu. Igrzyska są największym wydarzeniem społecznym i sportowym tego roku, ale także wielkim wyzwaniem dla Rady. Cieszymy się bardzo z tego sukcesu, zważywszy, że jest to kontynuacja jakby naszych poprzednich sukcesów, chociażby Alaska, chociażby Ateny, chociażby Austria, gdzie startowaliśmy w różnych dyscyplinach, takich jak hokej halowy, gimnastyka, no i oczywiście teraz bowling. Jesteśmy bardzo dumni i liczymy, że tak powiem, na dalsze sukcesy. Trener ustala spotkania, to trener ustala, załóżmy, treningi, to my wozimy Radka na zgrupowania, ale też muszę powiedzieć, że duży udział tutaj jest rodziców Radka, którzy bardzo nas wspierają w tym działaniu. Podczas rozmowy z Radkiem zapytaliśmy się o odczucia, jakie towarzyszą mu w związku z wylotem do Dubaju i uczestnictwem w Światowych Igrzyskach w Abu Dhabi. Bardzo dumny będę z tego. Moje pierwsze przygody w Dubaju. No i fajny ten lot będzie fajny ten. No i zwiedzić ten Dubaj i przywieźć to złoto do polskiej, do naszej szkoły. I dziękuję też trenerom, wszystkim paniom. Byliśmy w Bydgoszczy, też chodziliśmy na kręgielnię. Też tam bardzo fajnie wychodziły mi też wyniki. Lotowa mam 100-130. No i zobaczymy, co tam dalej pokażę, ale będzie wyższy. Zobaczymy. Sport lubię uprawiać w kręgalnym. Z panią Krysią pierwszy raz pojechaliśmy do Wielunia. No i polubiłem ten w kręgielni. Troszeczkę obawiam się, no może być mocniejsza drużyna, mogę powiedzieć, ale do słabszej. A da się radę, mocniejsza też. Byłem teraz w Katowicach. I dałem radę. Pierwsze miejsce zająłem się. Radek chce pokazać swoje umiejętności i wypaść jak najlepiej na arenie międzynarodowej. W przygotowaniach pomaga i wspiera go pani trener Ewelina Słomczyńska. Radosław jest zawodnikiem Olimpiad Specjalnych i na co dzień trenuje w klubie Applaus przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Trenowaliśmy przed już ostatecznymi zawodami kwalifikującymi do ogólnopolskich na różnych kręgielniach, tu na województwie łódzkim. Jest to na pewno wielki zaszczyt i wyróżnienie, ale również i też pewne obarczenie, tak? Ponieważ tu wszyscy na niego liczą. Oczywiście liczymy na ten złoty medal, ale nawet jeżeli by zmieścił się w tej puli, gdzie staje na podium, tak? No to i tak wielkie. No i ogólnie to cieszymy się, że właśnie wyjeżdża i reprezentuje Polskę, nasz powiat łaski, nasz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i tym samym klub Applaus działającym przy ośrodku. Podczas wtorkowego spotkania pożegnalnego wychowankowie oraz nauczyciele specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przygotowali filmy i pokazali, jak bardzo trzymają kciuki za naszego zawodnika. Oprócz tego wręczono medale i wyróżnienia dla innych dzieci, które wcześniej brały udział w turnieju Bocce Ball. Wierzymy, że ciężka praca Radka nie pójdzie na marne. Życzymy sukcesów na Światowych Igrzyskach, a także w przyszłych konkursach.